Odcinek drugi. Pstryczek od rządu, czyli nasz drogi prąd. Trudno wyobrazić sobie życie bez prądu, a w szerszej perspektywie oświetlenie uliczne, komunikacja miejska, szkoły i szpitale, obiekty sportowe, dostawa wody i odbiór ścieków. Prąd na te cele muszą kupić samorządy. A dzięki kolejnym pstryczkom od rządu ostatnio jest to coraz trudniejsze. Od stycznia rząd podniósł VAT na energię z 5 do 23%. Opłaty dystrybucyjne wzrosły prawie o 50%. W konsekwencji sama energia kosztuje miasta aż 1000 zł za megawattogodzinę, a wraz z opłatami dystrybucyjnymi 1500 zł za megawattogodzinę. Twoje miasto nadal płaci krocie energetycznym gigantom. Państwowi monopoliści od lat nie inwestowali w odnawialne źródła energii i utrudniają to mieszkańcom oraz samorządom. To nie ściema. Chcą nam zgasić światło. Pstryk!